Sława jest jedną z pięciu wartości życiowych jedynie dla 3% Polaków. Dla 85% milenialsów sława jest wyznacznikiem dobrego życia. Zapytaliśmy influencerów, jakie zmiany zaszły w ich zachowaniu, samoocenie, preferencjach i relacjach od momentu, kiedy stali się popularni. Czy dziś są innymi ludźmi niż byli 5 lat temu? Ja zacząłem postrzegać się jako osobę bardzo bardziej porywczą niż kiedyś, no. Bardziej taką szaloną, niepoukładaną niż kiedyś byłem. I pytanie, czy to nie jest przypadkiem efekt tego? Ostatnimi czasy przez natłok spraw i obowiązków jestem mniej odporny na stres. Na pewno jestem bardziej otwarty na ludzi, jestem bardziej komunikatywny, pewniejszy siebie i na więcej sobie mogę pozwolić. No umówmy się, mam za chwilę 19 lat, czyli jestem nastolatką, czyli powinnam imprezować i mieć wszystko gdzieś. Wszystkie priorytety powinnam w ogóle mieć, wiesz, jeszcze nie teraz. A wkurza mnie to, że nie mogę iść normalnie na imprezę, bo ludzie mnie obserwują, mnie oceniają, ja muszę być non-stop tak naprawdę w roli. Jakieś sytuacje stresowe totalnie jakby mnie nie paraliżują i super się w nich odnajduję, wręcz jakby prowokują wzrost adrenaliny i nie ma z tym najmniejszego problemu, a czasami jakiś mały pikuś po prostu mnie rozdrażni. 30% milenialsów wolałoby być sławnym niż zostać prawnikiem, 23% wolałoby być sławnym niż zostać lekarzem, 17% zrezygnowałoby dla sławy z posiadania dzieci, 11% wolałoby sławę niż małżeństwo. Jesteśmy w centrum handlowym i sprawdzamy, kogo ludzie obdarzą większym zaufaniem, serialowego aktora czy przeciętnego Kowalskiego. Przepraszam panią najmocniej, mam taką prośbę. Czy mógłbym skorzystać z telefonu? Mógłbym skorzystać z waszego telefonu? Dzięki. Minutka dosłownie. Bo mój się rozładował, a muszę znaleźć ekipę. I mam nadzieję, że pamiętam numer. No dobra. Dosłownie minutka, dzięki. Bardzo dziękuję. Czy mogę zadzwonić do kolegi od was? Padła mi bateria. Przepraszam, bo myślę, że bo ja muszę zaraz na autobus. Jasne, jasne, okej. Okay. Może mi pan pomóc? Padła mi bateria w telefonie, czy mógłbym zadzwonić? Tylko 8% Polaków zaufa każdemu, a 23% uważa, że można zaufać większości ludzi. Osoby rozpoznawalne obdarzane są zaś ponad przeciętnym zaufaniem. Bo jestem taki super zajebisty po prostu. No, to jest oczywiste akurat. Bo przecież mam bardzo duży wdzięk osobisty, jestem czarujący, świetnie opowiadam anegdoty. Jestem bardzo przystojny, więc to jest naturalne po prostu. Poza tym mam świetne, cudowne serce. Ludzie zawsze mogą ode mnie pożyczyć parę złotych, wiesz. Ludzie nie są pewni, ci, którzy mają właśnie tą władzę, ci, którzy są popularni, z czego to wynika, że inni do nich lgną. Czy tu chodzi o to, że ich rzeczywiście lubią, że chcą z nimi przebywać i czują do nich sympatię, czy to jest tylko i wyłącznie takie ogrzewanie się przy ich ciepełku? To jest albo-albo. Albo są bardzo oblegane przez ludzi, albo są bardzo samotne. I najczęściej tak to wygląda, przynajmniej z mojej perspektywy i z perspektywy ludzi, których znam. Nie lubię popularności za bardzo, stricte popularności. Tak jak mówię, nie starałem się nigdy świecić, błyszczeć i być na świeczniku. Raczej to jest po prostu efekt uboczny tego, co robię. Faktycznie mam podejrzenie co do paru kontaktów, które miałem w życiu, że były one umotywowane tylko tym, że ktoś chciał być blisko mnie właśnie ze względu na to, że jestem sławny, rozpoznawalny. Ludzie, z którymi nie miałem praktycznie żadnego kontaktu, albo ten kontakt był taki, powiedzmy sobie, okazjonalny, albo jakiś taki, wiesz, rzadki, coraz częściej się odzywają i odbieram to jako jakieś takie, powiedzmy, na siłę szukanie więzi, których w ogóle nie mam. Tacy znajomi, z którymi w ogóle nie miałam jakby kontaktu dużego i tak dalej, jak zaczęłam grać w Nieprzygotowanych, to nagle zaczęli pisać, co tam, jak tam. Te znajomi ze szkoły aktorskiej coś tam umawiali się ze mną na kawę, po czym 10 minut później była kolejna wiadomość. Jak będzie jakaś rola dla mnie, jak coś, no to weź mi tam załatw, nie? Jest pewne takie poczucie niepewności. Niepewności tego, czy ja mam prawdziwych przyjaciół, czy tylko tych, którzy chcą coś zyskać przy mnie. Wiesz, jak to jest. To jest nagle stajesz się bardziej rozpoznawalny i już piszą do ciebie wiadomości. Ej, stary, co tam się ma, co u ciebie, w ogóle hej, hej, hej. Słuchaj, bo ruszam z takim projektem, fajnie by było, gdybyś go gdzieś tam podpromował, byłoby ekstra, w ogóle, wiesz,
nie mamy żadnej kasy na to, no ale znamy się już od 5 lat, jesteśmy takimi świetnymi znajomymi, bo się dodaliśmy na Facebooku 5 lat temu. Więc trochę to jest na tej zasadzie, że wygrywasz w lotto i nagle się okazuje, że masz k***a jakiegoś kuzyna. Osoby popularne mają szczególną moc przyciągania uwagi oraz zdolność wywierania wpływu. Mają to coś, co jest trudno dostępne dla innych. Mogą to być talent, wiedza, uroda czy seksapil. To też może być niebezpieczne, dlatego że te osoby mogą nabierać takiego przekonania, że ludzie są łatwi w ogóle do kontrolowania, do wpływania. Popularność wzmocniła zadowolenie z siebie, wiarę we własne możliwości, egoizm, poczucie niepowtarzalności. Z badania nad siłą osobistą influencerów i celebrytów znanych z telewizji i internetu wynika, że ludzie lubią i obdarzają zaufaniem swoich idoli za szczerość, autentyczność i profesjonalizm. Innym takim problemem, jeśli chodzi o osoby, które są po prostu atrakcyjne społecznie, jest to, że one dochodzą do wniosku, że właściwie wszystko jest takie łatwe, że właściwie ci, którzy nie osiągają sukcesu, no to jest ich wina, no bo skoro im przychodzi wiele rzeczy dosyć łatwo, mają wpływ, potrafią spowodować, że ludzie zmienią jakieś swoje postawy czy zachowania, no to im się wydaje to nie do pomyślenia, że inni tego nie mogą zrobić. W życiu rzeczywiście jest tak, że masz to, na co się odważyć. To, że ludzie nie osiągają sukcesu, składa się z bardzo wielu czynników, ale według mnie najważniejszymi są: nie pracują zbyt ciężko lub nie robią zbyt dobrych rzeczy, albo nie trafili w dobry moment. Uważam, że bardzo dużo zależy od osobowości tej osoby, od tego, ile pracy wkłada w to, co robi. No i oczywiście zawsze jest ten pierwiastek przypadku. Wydmuszka. To jest wszystko wydmuszka. Polski show biznes to jest 90% show i 10% biznesu. Sama popularność jest bardzo, bardzo wątłą walutą i to naprawdę trzeba patrzeć na inne aspekty samego siebie też. Osobom znanym przypisuje się wysoki poziom narcyzmu, utratę wiary w bezinteresowną pomoc, dystans wobec ludzi, łamanie norm i zasad oraz nadużywanie alkoholu. Popularność na pewno trochę zużywa i wyczerpuje energetycznie, powoduje też również wzmożoną aktywność. Jeśli poszłabym mocno w melanż, jeśli cały czas bym korzystała z tego, że tutaj gdzieś wychodzę, tu znajomi, alkohol i duża impreza, no ja bym była niezdolna do pracy. Część ludzi patrzy na mnie tylko przez pryzmat tego, że jestem popularny, a to jest bardzo, uważam, że krzywdzące i strasznie tego nie lubię. Pamiętam, jak byłam chora, tak na maksa chora i poszliśmy sobie z Antkiem nad jeziorko. Ja byłam w piżamie, w której leżałam 3 dni w łóżku, bo byłam chora. Ja w tej piżamie się przesłałam do jeziorka i 2 dni później były zdjęcia właśnie paparazzi gdzieś tam na jakimś portalu i byłam tak zażenowana, że nie mogę wyjść jakby na spacer. No to było słabe. Teraz już jest trochę mniej tego, już teraz jest luz, już mi to tak nie przeszkadza, ale rzeczywiście ta prywatność gdzieś tam została naruszona. Więc tego mi brakuje. Popularność czasami jest męcząca, szczególnie gdy ludzie myślą, że w każdej sekundzie dnia będziesz tak samo śmieszny jak na YouTubie. W porównaniu do czasów sprzed uzyskania popularności, influencerzy czują się bardziej wyczerpani psychicznie i emocjonalnie. Niekiedy to zaangażowanie emocjonalne jest naprawdę ogromne, kosztowne, takie, że zostawia ślady w człowieku, a niekiedy to naprawdę po człowieku spływa to, co robi. Zacząłem chodzić na terapię, ale to tak troszeczkę prewencyjnie, bo jeszcze nie wiem, czy się zmieniłem i czy jestem wyczerpany psychicznie. Oczywiście ja uważam, że nie, ale właśnie chciałbym mieć taką kontrolę nad tym, bo być może zacznę się zmieniać i tego nie zauważę tak z dnia na dzień. No, też tam korzystałem z pomocy specjalistów jakichś i po prostu okazuje się, że to nie ma nic w tym strasznego tak naprawdę. No, się okazuje, że stare, sprawdzone spacerki, rozmowy z rodziną i tak dalej mogą pomóc. Mam bardzo słabą odporność na stres. Jak się stresuję czymś, to od razu mnie boli brzuch, chce mi się wymiotować. Oczywiście tego po mnie nie widać na pewno, ale po prostu mam tak w środku, że mnie wyżera od środka wszystko. Wyczerpanie psychiczne jest większe niż sprzed popularności, ponieważ robimy kanał, prowadzimy firmę i wiadomo, że to męczy. Moje wyczerpanie psychiczne, emocjonalne jest w fazie krytycznej, naprawdę. Doszło do tego, że w momencie, w którym zacząłem to robić i zaczęło się to spotykać z jakimś tam większym odbiorem, zacząłem chodzić do psychologa, potem już nawet sam się zacząłem zastanawiać, czy nie mam depresji. Gdybym dzisiaj układał sobie to życie od nowa, to byłbym człowiekiem z tylnego fotela, układałbym karierę innych ludzi, a nie swoją i cieszyłbym się
prywatnością do końca życia. Popularność przede wszystkim zmienia naszą samoocenę. Pozytywne komentarze, dowody sympatii i szacunku sprawiają, że czujemy się wspaniali, wyjątkowi, mądrzy i skuteczni. Emocje pozytywne motywują również do działania. Są informacją, że świetnie nam idzie. A czy ty byś chciał być osobą popularną i rozpoznawalną? Napisz w komentarzu. Subskrybuj Lykkę i kliknij w dzwonek, aby nie przegapić kolejnego filmu.